Tak, tak, ja to zauważam. Ja to od razu zauważam, że na przykład taka firma Frizzel to jest jakaś tam rodzina, wiesz, głupio chytrych, najmądrzejszych, co tu się sprowadzili nagle, bo oni po polsku nie potrafią mówić i wzięli jakiegoś przedstawiciela, ładnie wygląda, ale jak mówi, to ja nawet nie wiem, pewnie tak samo jak i oni, to jest jak wrona, to przepraszam bardzo, ja mam prawo poczuć się no, osobą zagrożoną. Zagrożoną. W Polsce takie coś to jest niedopuszczalne. Radio Conchita. Oj. Operacji obrony terytorium. Szef Polskiego Resortu Obrony przypomniał, że Polska jest jednym z krajów, które przeznaczają na obronność 2% PKB. Na taki właśnie próg państwa NATO umówiły się w czasie szczytu w Walii i w Warszawie. Szef Polskiego Resortu Obrony mówił też parlamentarzystom o polskim zaangażowaniu wojskowym na misjach w Afganistanie czy też na wschodzie Europy. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Przewodniczący Komisji Weryfikacyjnej do spraw warszawskich reprywatyzacji Patryk Jaki zarzuca posłowi PO Rafałowi Trzaskowskiemu stanie po stronie mafii reprywatyzacyjnej. Obaj politycy w jesiennych wyborach samorządowych będą ze sobą konkurować w walce o fotel prezydenta stolicy. Czy wyobrażacie sobie państwo Rafała Trzaskowskiego jako prezydenta, który nie potrafi podjąć decyzji, czy stoi po stronie miasta, czy stoi po stronie grup interesów? Przecież prezydent miasta codziennie musi podejmować takie decyzje. No to dali takiego do wkrętu. Czy wybieram interes miasta, czy wybieram interes handlarzy roszczeniami? Mimo, że został już wielokrotnie powołany w tej sprawie do tablicy. Czy wierzycie państwo, że jak zostanie prezydentem, to będzie inaczej? Ja w to absolutnie nie wierzę. Wczoraj Patryk Jaki dał Rafałowi Trzaskowskiemu 24 godziny na wpłynięcie na władze Warszawy, aby te nie wnosiły skargi na ostatnie decyzje Komisji Weryfikacyjnej. Chodzi o przyznanie poszkodowanym lokatorom odszkodowania. Spotkanie przywódców Stanów Zjednoczonych i Korei Północnej w Singapurze 12 czerwca bo jeszcze słyszałam te firmy różne, wiesz, chcą odszkodowania, co pożyczki, wiesz, nie dość, że złodzieje wejdą do Polski, jeszcze chcą odszkodowanie, nakradną, wczoraj północno-koreańska stracą, informowała, że Kim Jong-un wyraża niezmienną wolę spotkania z prezydentem Donaldem Trumpem w niezmienionym terminie ani miejscu. Na koniec wracamy do informacji z kraju. 6 osób, w tym 4 dzieci, zostało rannych po wybuchu substancji łatwopalnej. O. Do zdarzenia doszło w trakcie harcerskich uroczystości na Górze Świętej Anny w województwie opolskim. Harcerze wodniacy z województwa śląskiego spotkali się tam, aby zakończyć spływ, mówi komendantka Chorągwi Śląskiej ZHP Anna Peterko. Dzieci i młodzież były w ogóle poza pomnikiem, ponieważ dopiero schodzili się, pierwsza drużyna próbowała się ustawić. W międzyczasie jedna z osób próbowała dolać, żeby ogień płonął do tego miejsca, w którym zwykle płonie ogień. No i to rozprysło i nastąpił wybuch. Policja ustala okoliczności wypadku. Polskie Radio 24. Słowem. Takie są dzieci. Lekkomyślne dzieci są. Z Kamilą Baranowską, Piotrem Skwicińskim, Łukasz Warzecha. Dobrze, że tej reklamy znowu, bo już myślałem, że znowu będzie reklama po 5 minutach. Ale piątkowego referendum każdy kombinuje. Mówią, że tutaj w tym Radiu 24, że rząd kombinuje, a sami kombinują. Przepisów i przypomnę tak, że i reklama, po co komu reklama? Podobnym stosunkiem głosów nie reklama. Związki jednopłciowe w Irlandii. Teraz co to oznacza? Czyli co do tych związków jednopłciowych? Czy to nie lepiej pozostawić w gestii sumienia każdego człowieka, a nie będąc świętszym od papieża, a świętszą od papieża, włazić pazurami z butami w cudze sprawy? Nie wypada. Na to, że stosunek hierarchii Kościoła katolickiego irlandzkiej do ujawnionych tam skandali pedofilskich, bardzo taki, powiedziałbym, kunktatorski, przyczynił się mocno do
wyniku między innymi tego referendum Grzegorz Górny wskazywał na różnicę pomiędzy tym, jak podeszła do tego hierarchia irlandzka, a jak podeszła do podobnej sytuacji hierarchia amerykańska, której się udało odwrócić tę bardzo niekorzystną falę wizerunkową i przywrócić również taki poziom uczęszczania do kościoła, uczęszczania na msze, jak przed skandalem w Irlandii. Zupełnie inaczej się to skończyło. Czy rzeczywiście to jest istotne wydarzenie, wynik tego referendum? Kamila Baranowska. Dobrze, że Łukaszu przypomniałeś te liczby, bo ja też zwróciłam na nie uwagę, że to są bardzo podobne grupy, jeśli chodzi o to referendum z 2015 roku i to referendum z tego roku. To dokładnie było to 62,7% za, jeżeli chodzi o uznanie tak zwanych małżeństw I teraz też było 60 parę procent. Teraz było, tak, 64. Więc to pokazuje, że jednak przez te 3 lata ktoś nie wyciągnął wniosków. Ktoś, mówię, wszystkie te środowiska, które powinny były wyciągnąć z tego wnioski, zarówno środowiska kościelne, jak i środowiska, powiedzmy sobie, pro-liferskie czy takie bardziej konserwatywne, że coś się złego już wtedy zadziało i trzeba było próbować wszystkimi siłami to odwrócić. No, mam wrażenie, że tej determinacji trochę zabrakło. Tam się w tym, jeśli chodzi o tę kampanię co do tego referendum, to tak naprawdę 2 tygodnie temu się wszyscy nagle obudzili i zaczęli rzeczywiście jakąś pracę wykonywać. Tymczasem, że tak powiem, przeciwna strona działała cały czas systematycznie i bardzo, jak widać, skutecznie. I to jest rzeczywiście smutne, ale też z naszego punktu widzenia, bo zapytałeś, co to może oznaczać dla Polski, pouczające, że pewnych rzeczy i pewnych tematów nie wolno odpuszczać. To jest pouczające dla strony konserwatywnej, dla tych, którzy powinni wspierać obrońców życia i postulaty właśnie takie ideowo konserwatywne. I tyle możemy chyba z tego wyciągnąć. Znaczy, Irlandia rzeczywiście po tym, co się wydarzyło, jest już jakby trochę na straconej pozycji z takiego punktu widzenia, że to już chyba nie wróci jako ostoja konserwatyzmu, tak, czy katolicyzmu nawet, jak to było do tej pory. Grzegorz Górny w tym swoim tekście, trzeba chyba pilnować teraz swojego ogródka. Przypominał, co bardzo ciekawe, że wprowadzenie tej poprawki, która teraz została zlikwidowana, czy będzie zlikwidowana na podstawie referendum w Irlandii, nastąpiło bardzo szybko po wizycie Jana Pawła II właśnie w Irlandii. I że to jest niejako, to co się dzieje teraz, to jest niejako zniszczenie tego właśnie dorobku, że to się cofa, to co wtedy udało się osiągnąć. Piotr Chwieciński. Bez wątpienia się cofa. Ja tutaj zwróciłbym uwagę na jeszcze jeden element tej całej sytuacji, mianowicie, bo mówiliśmy już trochę o tej pedofilii, o tych aferach pedofilskich w kościele irlandzkim, natomiast to jest element większej całości. Tą większą całością to był ogromny, rzeczywiście ogromny wpływ kościoła katolickiego na Irlandię, na politykę irlandzką i na wszystko, co się generalnie działo w tym kraju. Wpływ, który istniał przez pokolenia na skalę, której my, trudno jest nam to sobie wyobrazić, dlatego że my często popełniamy taki błąd, że mechanicznie rozmaitego rodzaju polskie doświadczenia jakby przerzucamy na to, co się dzieje poza naszymi granicami. Znaczy, jak wyglądał taki twardy patriarchat w wersji irlandzko-katolickiej, no to my możemy sobie tylko wyobrazić, jak to wyglądało, jak wyglądała sytuacja taka, w której rzeczywiście miejscowy proboszcz prawie że rządził całą okolicą. No to też, mimo że Polska jest, w Polsce Kościół katolicki miał zawsze mocną pozycję, ale to jednak tak nie wyglądało nigdy, również w II Rzeczpospolitej tak nie wyglądało, prawda? No i to, co mamy do czynienia, jeżeli chodzi, drugim takim krajem, jeżeli chodzi o sferę zachodnią, to jest Quebec, to jest francuskojęzyczna część Kanady, która była, również była, ona była oczywiście katolicka, czy jest katolicka, ale to jest taki teren, obszar, na którym rzeczywiście władza proboszcza była czymś zupełnie realnym i w pewnym momencie, to z reguły tak jest, że coś trwa, później trwa
siłą inercji, a jak zaczyna się sypać, to już się sypie w tym momencie wszystko, prawda? Tak, a czy to nie powinien być właśnie, czy z tego nie powinny środowiska konserwatywne wysnuć istotnego wniosku? Wydaje mi się, że coś bardzo ważnego powiedziałeś. To znaczy, że jeżeli wydaje się, że coś jest zagwarantowane, że jakaś dominacja jest zagwarantowana, jest w pewnym sensie upaństwowiona, włączona w system rządów, to potem nagle posypanie się tego może być błyskawiczne. I zastanawiam się, czy środowiska konserwatywne w Polsce nie mają gdzieś takiego poczucia właśnie, że już wszystko jest właściwie skończone, walka prawie skończona, już wszystko zagwarantowane, a potem nagle towarzysz Zandberg przyjdzie i wszystko się wywali. Znaczy, no nie, no jeśli chodzi o, znaczy to zależy, co mamy na myśli, mówiąc środowiska konserwatywne, bo jeśli mówimy o środowiskach na przykład pro-liferskich, no to one są bardzo rozżalone i wręcz mają ogromny żal do tego właśnie rządu, który uważa się za konserwatywny, a one twierdzą, że jest konserwatywny tylko z nazwy. Bo przecież no, nie ma w tym rządzie i u tych rządzących chęci całkowitej ochrony życia, to co środowiska pro-life na przykład walczą i apelują, tak? Więc ta ustawa jest gdzieś tam zamrożona w komisji sejmowej, nic nie wskazuje ci na to, aby została odmrożona, więc chyba nie jest tak, że u nas wszystko zostało wygrane, przynajmniej w myśl tych środowisk najbardziej konserwatywnych, bo ja bym jednak je trochę odróżniała od środowisk politycznych, tak mi się wydaje, ale rzeczywiście, jeśli jeszcze wracając na chwilę do Irlandii, to tam rzeczywiście ta droga została przebyta w jakimś takim ogromny rozdźwięk, bo jeszcze tutaj to przy tej okazji było przypominane, że w tym referendum w 83 roku 67% było za ochroną życia. 67%, 70%. Bardzo podobno, jak to się po prostu dokładnie odwróciło. I dlatego ja cały czas jednak zastanawiam się, że w 2015 roku to referendum nie było takim kubłem zimnej dziecko wody, myśli, że sprawiedliwość łatwo przychodzi, a tutaj z tego wynika, że to niekoniecznie sprawiedliwość łatwo przychodzi. I nie wyciągnięto odpowiednich wniosków. A no prawda jest taka, że jakby jeśli spojrzymy w ogóle na Europę chociażby, no to te wiatry lewicowe wieją bardzo mocno w sensie ideowym. Jakby tutaj te naciski na to, aby liberalizować właśnie prawa aborcyjne. No zobaczmy, co się wydarzyło w sprawie w Wielkiej Brytanii, w sprawie Alfiego Evansa i tak dalej. Więc no tego typu historii jest sporo. Więc żeby dzisiaj zachować rzeczywiście taką mocno, mocno konserwatywny rys, no to trzeba dużo determinacji. Satan rządzi. I tutaj przykład Irlandii będzie dla nas chyba świetnym takim przykładem, że rzeczywiście pewnych rzeczy i pewnych tematów nie można odpuścić, bo jeśli raz się odpuści, to pójdzie całą falą. To wróćmy do kraju i no właśnie, dobrze robi ta linia. Myśla, że ona nie odpuszcza. Trudem to przychodzi, ale wiesz. Portalu do rzeczy.pl i tam po prostu jeszcze w czasie linii PO tych banków tu, wiesz, nasło, tych banków pełno. Ja widzę bardzo dużo głupich takich opcji, że to po prostu jest śmieszne. Rozmawiam, wiesz, z jakąś babą, to nie mówi po polsku, widać gołym okiem, że tak powiem, i uchem, że to nie jest Polka. Poza tym wyczuwam, że jakaś lichwiara, że krętaczka, że chce zarobić, bo jej tam mało tych pieniędzy było u siebie w kraju. Przepraszam bardzo, gdzie my żyjemy? Poza tym ona tu zaczyna Polaków straszyć, bo SMS-y przychodzą w niedzielę, w Boże Ciało i tak dalej. To jest skandal. Takich wyników na mandaty. I według tego skandal, proszę Państwa, nie może być tak. 218 mandatów, nie może być tak, a jest. A do samodzielnych rządów potrzeba 231 posłów. Oczywiście ja wielokrotnie mówiłem i trzymam się tego, że pojedyncze sondaże nie powinny być wyznacznikiem, tylko zawsze trzeba patrzeć na trendy, więc tu nie przywiązuję specjalnie wagi do tych pojedynczych ruchów. Zresztą one są bardzo niewielkie, nawet w zestawieniu z poprzednim badaniem robionym przez ten sam ośrodek dla tego samego portalu. Ale pytanie brzmi, to się w programie Wróżenie z faktów w ciągu ostatnich tygodni przewijało. Czy PiS jest w stanie
odzyskać pewien rozpęd. Czy to, że Jarosław Kaczyński jest trochę wyłączony z tej bieżącej działalności politycznej ze względu na swoje problemy zdrowotne, nie przeszkadza w odzyskaniu rozpędu? Czy na przykład po skończeniu protestu niepełnosprawnych, jeżeli uznamy, że to był istotny czynnik, ponownie partia rządząca złapie wiatr w żagle? A może uważacie, że nigdy ten wiatr nie przestał wiać i cały czas okręt idzie z pełną szybkością, ale na ogół komentatorzy w programie Wróżenie z Faktów wskazywali w ostatnim czasie, że jest jakiś problem, tylko różnili się co do diagnozy, czy ten problem uda się przed wyborami rozwiązać i czy znów właśnie nawa ruszy z pełną prędkością. Jak uważacie? Piotr Świeciński. Mi się wydaje, że największym problemem dla Prawa i Sprawiedliwości w tej chwili, nie wiem na ile dostrzegalnym, jest to, że ta partia dała sobie, można powiedzieć, dała sobie zedrzeć, można powiedzieć, że sama jakby oddała coś, co było dla niej chyba kluczowe, jeżeli chodzi o jej odbieranie, o jej społeczny odbiór, to znaczy nimb skuteczności, nimb niezwyciężoności pewnej. Bo było coś takiego wokół PiS-u, było również nawet w bardzo dużym zakresie wśród przeciwników PiS-u takie oto przekonanie, że oto właśnie, że to jest to ugrupowanie, które oczywiście można było do tego przykładać ocenę złą, znaczy, że to jest źle, ale że właśnie wszystko robią jak czołg, idą, to się zresztą wytworzyło bezpośrednio po wyborach, w okresie kryzysu związanego z Trybunałem Konstytucyjnym. Otóż tego wrażenia w tej chwili nie ma, to znaczy raczej jest wrażenie od pewnego czasu, mniej więcej chyba od pół roku, raczej obserwujemy takie zjawisko wycofywania się, często są jakieś pomysły, jakieś propozycje, czy jakieś no w ogóle już nawet nie wiem, zmiany prawne, później się okazuje, że a jednak nie pomyśleliśmy, źle pomyśleliśmy, coś się tutaj wycofamy. No, uderzająca w tym tutaj jest oczywiście na wielką skalę, to jest oczywiście sprawa ustawy o IPN, nowelizacja ustawy o IPN-ie i cały kryzys izraelski, ale na mniejszą skalę bardzo dużo jest takich sytuacji. Jak mówię, to jest bardzo dla PiS-u niedobrze, dlatego że to frustruje zwolenników, a natomiast oczywiście daje nadzieję przeciwnikom. Oczywiście jest druga strona tego medalu, to jest taka, że PiS z kolei taką cechą generalnie PiS-u to było otwieranie zbyt wielkiej ilości frontów w sposób nieprzemyślany, antagonizowanie grup, które wcale niekoniecznie musiały być zantagonizowane itd., itd. To też jest prawda. No, niemniej mam wrażenie, że jeżeli to, o czym tutaj w tej chwili mówiłem, miało być leczone za pomocą tej nowej taktyki, jeżeli to można powiedzieć o jakiejś nowej taktyce, no to ona poszła za daleko, ale moim zdaniem to nie jest żadna taktyka, tylko przejaw jakiegoś zmęczenia po prostu. Jakiegoś zmęczenia i zagubienia się w rzeczywistości, która jest jednak, okazała się jednak bardziej skomplikowana, niż to się wydawało rządzącym do niedawna jeszcze. Kamila Baranowska. Znaczy ja myślę, że ten rozpęd, że było rzeczywiście, był kryzys związany z nowelizacją ustawy o IPN i rzeczywiście tam się wszystko zaczęło sypać w pewnym momencie, ale była też ta głośna konwencja, która miała być odbiciem i rzeczywiście ona w pewnym momencie tym odbiciem się stała. Moim zdaniem wypadła całkiem dobrze. Piątka teraz Morawieckiego, mówisz, tak, piątka Morawieckiego, 300 zł na wyprawki szkolne i tak dalej, ileś obietnic, darmowe leki dla kobiet w ciąży i tak dalej. Pamiętamy te zapowiedzi i wszystko szło dobrze do momentu, kiedy rzeczywiście weszły do Sejmu grupy osób niepełnosprawnych z tym protestem i z tymi swoimi postulatami i wtedy się zaczął znowu spadek. Cały ten efekt po tej konwencji, który udało się uzyskać, czyli takiego właśnie odbicia i pewnego złapania na nowo wiatru w żagle, gdzieś poszedł na bok, bo wszystkie media i wszystkie komentarze, wszystkie opinie skupiły się wokół tego, co się dzieje na korytarzu sejmowym. I w tym sensie tutaj rzeczywiście trochę się posypała ta cała strategia PiS-owi, komunikacyjna i polityczna chyba także, bo z tej sprawy jakby PiS nie potrafił dobrze wyjść, chociaż tak jak powiedziałam na samym początku, uważam, że i tak te straty są w porównaniu do tego
Mnie się wydawało początkowo, że to będzie politycznie absolutna dla PiS-u katastrofa i że z tego się już nie pozbierają, a jednak aż tak wysokie te koszty nie są, ale jakieś są. I ja myślę, że jednak bardziej niż jeśli chodzi o tę skuteczność, o której Piotr Kwieciński mówił, to myślę, że bardziej się czkawką rządowi i PiS-owi będzie odbijać sprawa po pierwsze nagród, bo to było coś, co rzeczywiście poruszyło zwykłych tak zwanych ludzi, to było coś, o czym się rozmawiało. Ja miałam takie w tym momencie poczucie, obserwując gdzieś właśnie rozmowy w sklepie czy w jakiejś tam kolejce i tak dalej, że to był temat na miarę ośmiorniczek, tak? Że to po prostu ludzi bardzo ruszało, bardzo denerwowało, że wszyscy są tacy sami, ci mieli być inni i okazuje się, że wszyscy są tacy Rachmar. Sami, wszyscy politycy to zło i tak grożyliśmy dalej. Grożyliśmy RDO, aby lepiej chronić swoje dane, zapoznać się z warunkami na stronie https. No zobaczymy. Wysokość tych nagród i tak dalej. Ale przecież ministrowie poddawali, nawet się niektórzy zapożyczyli i sprzedali samochody. Nie ma znaczenia, jakby liczy się fakt, że w ogóle sobie te nagrody przyznali, a mieli być inni, tak? A przecież szli do wyborów z hasłami, mówiąc, że będzie zupełnie inaczej. No i druga sprawa, no to pewnie się będzie odbijać czkawką kwestia tej pomocy dla osób niepełnosprawnych, czyli tego, że rząd odmówił, mimo że miał pieniądze, że zamiast tego dał na wyprawki szkolne ludziom bogatym, że 500+ daje bogatym, a niepełnosprawnym dać nie chce i że to jest rażąca niesprawiedliwość, gdzie jest ta społeczna twarz PiS. No chyba, że z tego jakoś wybrnie. Myślę, że to będzie, że jakby odarcie z tego wyjścia do drugiego człowieka, z tego wizerunku jako właśnie partii, która wychodzi naprzeciw drugiego człowieka, będzie najbardziej szkodliwe. I skoro mówisz o dawaniu bogatym, to chciałbym wrócić do tematu, który się tu troszeczkę już przewinął w trakcie programu, czyli do kwestii opłaty emisyjnej. Tu nie ma decyzji. Ja przypomnę, że formalnie rzecz biorąc opłata emisyjna jest zawarta w nowelizacji ustawy o biopaliwach, która jest po pierwszym czytaniu w Sejmie. Ona ma wynosić około brutto 10 groszy na litrze, czyli już wliczając w to VAT. Mówię oczywiście w tej chwili o benzynie, troszeczkę tam inny poziom w przypadku oleju napędowego, ale z punktu widzenia konsumenta końcowego kupującego benzynę nie ma to specjalnie znaczenia. Ja rozmawiałem z paroma osobami, w tym takimi pracującymi na stacjach benzynowych i słuchając tego, co mówią ludzie, ja zresztą też parę takich rozmów słyszałem, sygnalizowały, że większość osób coś słyszała o tej opłacie emisyjnej i ma wrażenie, że te podwyżki cen paliwa to już jest skutek tego, że ta opłata weszła. Czyli komunikacyjnie tutaj rząd sobie nie do końca z tym poradził. Pytanie brzmi, czy, bo widzimy też bardzo duży wysiłek ze strony zarządu Orlenu i Lotosu, żeby przekonać, że te firmy na siebie tę opłatę wezmą, a też przypomnę, że większość tej opłaty ma trafić na fundusz, który ma umożliwić walkę z zanieczyszczeniami, ze smogiem, natomiast mniejsza część ma około 1/5, ma trafić na fundusz elektromobilności i to z tego funduszu byłyby między innymi wypłacane te dotacje do samochodów elektrycznych, czyli tam do 25 tysięcy złotych za sztukę. I teraz pytanie, czy waszym zdaniem opłata emisyjna wejdzie, czy nie? Był już trochę podobny pomysł, to miała być opłata drogowa, ona miała wspomóc budowę dróg lokalnych i wtedy została bardzo mocno oprotestowana. Poseł PiS ówczesny Łukasz Rzepecki miał takie słynne wystąpienie, potem przeszedł do klubu Kukiz15 po tej właśnie sytuacji. Tym razem zresztą Kukiz15 też tu bardzo mocno protestuje przeciwko wprowadzeniu opłaty emisyjnej. Mam wrażenie, że cena paliwa to jest coś takiego, co dotyka naprawdę ogromną grupę ludzi. Więc jak waszym zdaniem Prawo i Sprawiedliwość ostatecznie się w tej sprawie zachowa? No, sam powiedziałeś w tej chwili o tym, że wielkie państwowe koncerny przekonują, że one, rozumiem, że wezmą tę opłatę na siebie, to znaczy krótko mówiąc, że ona zmniejszą swoje zyski, natomiast ludzie tego nie odczują, klienci. I myślę, że to jest nieprzypadkowe, to znaczy ja myślę, że to będzie ruch który będzie właśnie w tę stronę, dlatego że Prawo i Sprawiedliwość w okresie przedwyborczym tej kolejnej realnej podwyżki ceny paliw by się po prostu bało. Myślę, że będą się starali rzeczywiście w tym momencie z tego wywiązać. Jest pytanie, czy jest pytanie, w jakim zakresie im się to uda. Mówisz teraz o koncernach paliwowych. Tak.
jest pytanie, w jakim zakresie im się to uda, dlatego że elementy oddziały, możliwości oddziaływania na niepaństwowe, z kolei na niepaństwowych aktorów tego spektaklu, no to oczywiście rząd ma, ale nie są one jakieś 100%, nie są, są one dalekie od 100% skuteczności. Kamila Baranowska. Ja myślę, że to będzie zależało od tego, jak będą wyglądały aktualne ceny na stacjach benzynowych, bo jeśli te ceny będą rosły i nie będzie to miało związku z decyzjami naszego rządu, tylko będzie miało to związek z cenami szalejącymi ropy w ogóle, to rząd się nie odważy na wprowadzenie tego właśnie z tego powodu, że będzie to bardzo łatwo opozycji połączyć, powiązać, gdzieś utopić w tej narracji, że to jest, za to wszystko jest odpowiedzialny rząd i trudno będzie zwykłym ludziom wytłumaczyć, że rząd nie ma wpływu na to, jak się sytuują, jak wyglądają ceny ropy na świecie, a opłata emisyjna to w ogóle nie ma z tym nic wspólnego, więc chcąc to wszystko wytłumaczyć, nie będzie w stanie tego w jasny sposób zakomunikować. Ten więc przykład, myślę, o którym mówiłem, zresztą, że ludzie już łączą, że to już weszło, pokazuje, że to nie pójdą, aczkolwiek pamiętajmy, że tego typu analizy i komentarze cechuje to, że no, ja staram się myśleć racjonalnie, jakby racjonalnie wykładać, że to się po prostu rządowi nie opłaca, no ale jak wiadomo, w polityce nie zawsze wszystko jest racjonalne i jeśli ktoś się bardzo uprze i będzie bardzo chciał, że to jest konieczne, niezbędne i w ogóle nikt się w tym nie połapie, jak to wprowadzimy, to mogą to wprowadzić, aczkolwiek mówię, jakby racjonalnie na to patrząc, myślę, że przy tych cenach, które teraz są, a rosną te ceny, jak widzimy na stacjach benzynowych, to rząd się o to nie pokusi. No są pewne drobne na razie sygnały ze strony producentów ropy naftowej, że być może te ceny są już za wysokie, trzeba trochę przystopować. Z tym zobaczymy, jak będzie. Na sam koniec bardzo krótko pytanie o RODO. Czy nie mylić z RODOS? Wiecie oczywiście, o czym mówię. Domyślam się, że każdy z was dostało po 1500, 1900 maili informujących o tym, że wchodzi nowa polityka ochrony danych osobowych. Więc bardzo krótko, czy waszym zdaniem to cokolwiek zmieni z punktu widzenia zwykłych użytkowników, zwykłych konsumentów? Ochrona danych osobowych.